Po amerykańskiej przygodzie za kierownicą Mustanga nadszedł czas, by odkryć nowe lądy. Naszego rumaka zamieniliśmy na dwa tygrysy i na ich grzbietach ruszyliśmy z Bebkiem na podbój Bałkanu. Bez planu i scenariusza, za to otwarci i gotowi na przeżycie niezwykłych przygód, których w tej podróży nie zabraknie. Od turystycznych zakątków Dubrownika, przez nieturystyczne rewiry Bośni i Hercegowiny, oszałamiające zakątki Czarnogóry, aż po witającą nas pięknymi krajobrazami, niesamowitymi ludźmi oraz widmem krwawego dyktatora Albanię. Droga wycieczko, zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno. Ruszamy! W tym odcinku pójdziemy na ryby z translatorem w ręku, wpadniemy ze spontaniczną gościną do rodaków, oddamy głos młodemu albańskiemu pokoleniu i zobaczymy, jak smakuje masowa turystyka w Sarandzie. Zostawiając za sobą Durres, kierujemy się dalej na południe Albanii. Patrząc na mapę, w pewnej chwili nabieramy ochoty, by zboczyć z głównej drogi i pojechać tam, gdzie na pewno nie spotkamy turystów, plażowiczów, betonowych promenad i budek z goframi. Dotarliśmy do miejscowości, która nazywa się Hidrovar, chociaż nazwa miejscowość to chyba troszeczkę za dużo powiedziane. Wielka łacha piachu, olbrzymia, dzika, no prawie dzika plaża, na której jest tylko paru lokalesów, dwoje turystów z Polski, no i jeden stunter, który wjechał tutaj na swoim skuterku, mimo że my na naszych Tigerach nie mieliśmy odwagi grzęznąć przez głęboki piach. A teraz lecimy dalej. A wspomniani lokalesi mają tutaj bardzo, bardzo, bardzo dziwne urządzenie, którego wcześniej nie widziałem. Mimo że prowadzę programy śniadaniowe od lat, to nigdy nie mówiło się u nas o takim urządzeniu do połowów. To był twój pierwszy rowerek. Jak się na to łowi, nie mam zielonego pojęcia, ale wygląda to bardzo ciekawie. Jakiego rodzaju ryby łowicie tym urządzeniem? Brawo, okej. Big fish. Duże ryby. Polski. Hola. Okej. Jakie ryby łapiecie tutaj? Look. Spójrz. Can you look at this? Czy możesz zerknąć? Czyli, że łapią ryby. Chyba nie działa to tak dobrze, jak myślałem. No cóż, podobno ten elektroniczny translator miał być cudem techniki, działającym niezawodnie zawsze i wszędzie, więc dajmy mu jeszcze szansę. Jak masz na imię? Okej. Okay. Say something. Powiedz coś po albańsku. Albanian? On dzisiaj jest normalnym wariantem. On dzisiaj jest normalnym wariantem. Wydaje mi się, że to chyba nie jest po albańsku. Okej, okay, thank you. Me Albania po tu. Albania. Polonia. Polonia? Polonia. Albania. Polonia, Albania. Friends. Przyjaciele. Alba 1, strażnik listów Ronaldo. Jak w seksmisji, klasycznym tekstem. Nasi tu byli. I nadal są. Przyszliśmy zobaczyć, co tu się dzieje, bo to widzę polska rejestracja. Wszystko się dobrze dzieje, my też widzimy, że... Dobry, czołem. Nagrywamy sobie podróż naszą po Albanii. A pan tutaj z rodziną, czy sam? No, z żoną.
A żona śpi? Nie, myśmy prawie zaprzyjechali. A, okej. Okay. A jak to w jakim programie będzie? No, w tej YouTubie. Dzień dobry. Ja myślałem, bo podobny jesteś do Prokopa. To podobny jestem, tak, tak. A jak tutaj trafiliście? No, według tak podróżujemy mapy. Według mapy. Lubimy dzikie po prostu miejsca. No i co, nie spodziewaliście się, że traficie na swojaków tutaj w takim odległym punkcie? To znaczy, jadąc tutaj, to spodziewaliśmy się, że takie dziury są, no ale żona mówi, pewnie będziemy sami. No niestety. Ja nie od razu zauważyłem rejestrację, tylko jak wracałem, patrzę SCI to jakieś takie nasze. Śląskie, no. Śląsk-Cieszyński, Cieszyn. A jesteście na wakacjach, czy tak sobie po prostu spędzacie życie? Tygodnie. O, super. No i jak na razie Albania wam się podoba? No super, pierwszy raz jesteśmy. Tak, my też w sumie. Tak, piękne miejsce, tak. Nie spodziewałem się takich ludzi, no, takich widoków, takiego wszystkiego, tylko czasami żal, że tak śmiecą wszędzie, bo to kurczę piękne miejsce. Ale to z tego słynie Albania. No właśnie. No. Także do udanego urlopu życzę rodakom. Nawzajem. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Miło było poznać. Zostawiamy rodaków na środku pustkowia, mając nadzieję, że żaden aspirujący YouTuber nie będzie ich już niepokoił. I przebijamy się do asfaltu przez piaszczysto-szutrowe peryferia. Następny postój planujemy we Vlorze, mieście bardzo ważnym dla Albańczyków, bo to właśnie tutaj w 1912 roku ogłoszono niepodległość i suwerenność państwa, zrywając z ottomańskim panowaniem. Nie mamy jednak czasu, żeby zatrzymać się tutaj na dłużej niż posiłek przy jednej z pięknych plaż, bo przed zmrokiem chcemy dojechać do Himare. To niewielka miejscowość na albańskiej riwierze, która nie jest jeszcze bardzo popularna wśród turystów, a jej intymny charakter podkreślają nowo wybudowane, bardzo przyjemne butikowe hoteliki, często prowadzone przez młode pokolenie Albańczyków. Niebawem się o tym przekonamy, ale na razie kierunek jedzenie. W drodze na południe Albanii zatrzymaliśmy się w pięknej, malowniczej, lokalnej, tradycyjnej albańskiej restauracji z tradycyjnym, lokalnym albańskim jedzeniem. Otrzymaliśmy menu i naszym oczom ukazał się napis: restauracja grillowa, a w niej mięso z grilla, żeberka jagnięce, żeberka wieprzowe, schab wieprzowy, leszcz morski. Brakuje tylko bigosu. Ale jakby dobrze poszukać, to pewnie gdzieś tu jest. Szczęście nam sprzyja. W międzyczasie udało nam się bowiem zarezerwować nocleg w Himare u człowieka, którego przyjaciel następnego dnia ma akurat wolną łódkę i może nas zabrać na wycieczkę po okolicznych plażach, jaskiniach i klifach. A ja już układam w głowie pytania, które chcę mu zadać na temat życia w Albanii, kraju słonecznych plaż i mrocznej przeszłości. Mam na imię Nicola, ale możesz do mnie mówić Nico. Pochodzę stąd, z Himare. To moje biuro. Podoba ci się moje biuro? Ile masz lat? Mam 28 lat. 28? Jesteś bardzo młodym człowiekiem. Czy kiedykolwiek myślałeś o wyjeździe z Albanii? Wyjechaniu gdzieś indziej. Znasz język? Mógłbyś żyć w Londynie albo w Berlinie. Nie, nigdy nie myślałem o wyjeździe z Albanii. Jest to piękny kraj. Rozejrzyj się. Ciężko znaleźć gdziekolwiek indziej tak piękne miejsce. I robię to, co lubię. Miko, daj mu na zimnym, on to lubi. Daj mu miodu. Miami Vice, kroket i ten drugi.
Czy jest ciężko młodej osobie założyć tu rodzinę, zarobić pieniądze na życie? Ile musisz pracować, aby zapewnić sobie życie na dobrym poziomie w Albanii? Młodym nie jest łatwo rozpocząć tutaj życie. Muszą pracować naprawdę ciężko, a płace w Albanii są zdecydowanie za niskie. 300, maksymalnie 400 euro. Miesięcznie? Tak, miesięcznie. A to jest praktycznie nic tutaj, bo życie w tym kraju jest drogie. Może dla turystów odczuwalnie jest taniej, ale dla nas jest stosunkowo drogo. Ile teraz kosztuje u was paliwo? W Polsce? Teraz około 1,5 euro. Tutaj kosztuje prawie 2 euro. O rany, to jest naprawdę trudno zarobić na życie. Tak, naprawdę jest ciężko. A jakie są zalety, pozytywne strony, z wyjątkiem widoków? Dla nas żyjących na wybrzeżu najważniejsze jest morze. Nawet mamy takie powiedzenie, że jeśli mieszkasz blisko wody, jesteś niczym królem. Morze daje nam możliwości, pozwala nam zarabiać. W czasie zimy pracuję jako rybak i sprzedaję to, co złowię. Latem dobrą opcją są rejsy turystyczne. Ja jako rybak jestem szczęśliwy, bo dalej mogę zarabiać pieniądze i ryby też są zadowolone, bo mogą żyć, rozmnażać się, kochać i są szczęśliwe, bo ich nie łowię. Jaką największą rybę złowiłeś? Największe są tuńczyki i mieczniki, które łowię zimą, ale czasami też przypadkowo potrafię złowić rekina. Naprawdę? Mamy tutaj rekiny, ale nie są niebezpieczne. Jadacie je? Nie lubię ich. Jak je złapię, to od razu wypuszczam i mówię do widzenia, do zobaczenia następnym razem. Bo czasami zdarza się tak, że łapiesz dokładnie tego samego rekina. Kilka razy pod rząd i zostajecie przyjaciółmi. W naszym kraju mamy wiele bunkrów, ale nigdy ich nie używamy. Gdyby ktoś nas zaatakował, jesteśmy gotowi. Ten bunkier mi się podoba. A tak, ten dom, który stoi tam. Jest na sprzedaż. Ile kosztuje? Nie wiem, nie jestem pewny. Na ile go wyceniasz? Może na 1 milion euro? I waited for you in the passenger seat. There's only so far I can ride in your... To najlepiej widać, jak Albania się cały czas buduje, jak non-stop trwają tutaj jakieś prace konstruktorskie. To jest jeszcze kraj niedokończony, ale jak już się zbudują, to wszystkich zakasują. Nasz gospodarz mówi, że, co w sumie zabrzmiało dziwnie, że polscy turyści bardzo lubią pieścić kozy, kiedy przyjeżdżają do Albanii. Na szczęście nie widzimy tam żadnego polskiego turysty pieszczącego kozę, bo nie moglibyśmy tego wyemitować. Blue Lagoon. Na pewno Polacy przyjechali na pieszczenie kóz, a my ich nakryliśmy, zanim skrzywdzili te biedne zwierzęta. Chociaż widzę tam jednego psa. Co mu robili? Nie wiemy. Albania, kraina smoków, jak w grze o tron. The dragons everywhere! Gdzie jest Daenerys? Gdzie jest Cersei? Za czasów komunizmu to był letni dom Envera Hoxha. Naprawdę? Tak. Ścigamy go, starając się zgłębić, gdzie przebywał. To był jeden z jego letnich domów. Teraz to rezydencja wojskowa i wysocy oficjele z armii przyjeżdżają tutaj na wakacje. Dyktator miał całkiem ładny widok. Oczywiście, wybrał miejsce z najlepszym widokiem. Zresztą, jak dyktatorzy robią zawsze. Pamiętasz go? Urodziłem się 3 lata po tym, jak system się zawalił. Jestem z nowego pokolenia. Jak twoi rodzice go wspominają? Dalej pamiętają, jak był czczony i dalej się boją. Thank you.
Marcin. Marcin, to jedna z najbardziej popularnych jaskiń w naszym kraju, nazywana jaskinią piratów. Rozgłos zyskała dzięki znanemu albańskiemu pisarzowi, który wychował się w tych regionach i pisał historię dla dzieci. Powstał też film o tym samym tytule co książka, Jaskinia piratów. Jesteś gotowy przenieść się w czasie do epoki piratów i zajrzeć do środka? A ile kosztuje noc spędzona w niej? It's super luxury place. To bardzo luksusowe miejsce i ceny zaczynają się od 2000 euro. Dasz radę tyle zapłacić? Nie, nie. Szukamy czegoś tańszego. Może poszukamy gdzie indziej. Słuchaj, mam przyjaciela pirata. Może da nam dobry rabat. Okej, to zajrzyjmy do środka, ale nie jestem przekonany. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Jeśli będzie trzeba, zapłacę. O, jest świetnie. Tak, piraci tędy zjeżdżali na lina. Really beautiful. Naprawdę pięknie. A gdzie jest część sypialniana? Tutaj na skałach. Tak, jest za tą częścią. Czy są nietoperze w tej jaskini? Tak, są. Are they tasty? Czy są smaczne? I have never Nigdy tried. Nie próbowałem. Okay. Yeah. Jak się tu podoba? Szukamy dalej. Okej. Okay. Let's search some more. Poszukajmy jeszcze czegoś. Okay. Tutaj jest ładnie, ale to jeszcze nie to. This is not it yet. Skoczyłbyś do wody tam z góry? Za tysiaka? Kamyczki w stopach! Ale to pieści nogi! Ach, prawie jak polscy turyści pieszczący kozy. Muszę się chwilę przyzwyczaić. Przykra sprawa, ale bebek nie może normalnie spać w hotelu, to jednak nie jest jego naturalne środowisko. Prosił mnie, żebym dzisiaj na następną noc załatwił mu coś bardziej dla niego właściwego. Coś, co kojarzy mu się z domem, z dzieciństwem, z miejscem, które zna, także wydaje mi się, że nic lepszego nie znajdziemy. Chodź, bebek, rozścielisz sobie i coś sobie złapiesz na kolację. To wybierz sobie teraz miejsce do spania, bo to jest już to. Gdzie będziesz się rozścielał, to przejmiesz się, czy jest ci wygodnie. O! I jak? Baw się dobrze. Nie jedz nietoperzy, przynajmniej nie na surowo, pamiętaj. Pozbywszy się rodzinnego balastu, mogę wreszcie rozwinąć skrzydła, zaciągnąć się rześkim adriatyckim powietrzem, powoli, niespiesznie zdjąć koszulkę, zanurkować w chłodnej, lazurowej toni, a potem zmontować to w zwolnionym tempie, żeby wyglądać dostojnie i hollywoodzko, jak połączenie Davida Hasselhoffa w Baywatch oraz morświna podczas tańca godowego. Żal opuszczać takie miłe miejsce, gdzie zostaliśmy tak pięknie ugoszczeni, ale pora na dalszą trasę. Przed nami miejsce, w którym urodził się sam straszny dyktator. Depczemy mu po piętach.
Enver Hoxha urodził się w Dżokastrze, zwanej miastem Tysiąca Schodów. Do dziś mieszkańcy tego miejsca z trwogą wskazują na stary zamek, gdzie w czasach komuny znajdowało się ponure więzienie, a tuż obok jedna z licznych willi dyktatora. Gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej o strasznym losie Albańczyków pod władzą Hoxhy, polecam znakomitą książkę Błoto słodsze niż miód Małgorzaty Reimer. Zanim jednak dotrzemy do wspomnianej Dżokastry, zatrzymamy się na moment w Sarandzie. Można tam spotkać m.in. wielu Polaków, którzy rozglądają się po mieście w poszukiwaniu atrakcyjnych inwestycyjnie apartamentów, które wciąż są 3 razy tańsze niż w odległej o kilkanaście kilometrów Grecji. Właśnie przyjechaliśmy do Sarandy, czyli z turystycznego punktu widzenia najpopularniejszego miejsca na albańskiej Rivierze. Uważaj, przejadą cię. Mówiłem też do siebie. Natomiast pierwsze wrażenie jest takie, że trochę mech. Po tym, co zobaczyliśmy wcześniej, po tej albańskiej dzikości, po tych małych miasteczkach, po tych górach, po tym wszystkim, co tak pięknie nas przywitało jakąś swoją prawdziwością, to nam się wydaje takie za turystyczne, za zwykłe. Takie o, ale może się mylę. Z jednej strony piękny przestwór Morza Jońskiego i greckie Korfu w tle, a z drugiej, jakbyście obrócili kamerę o 180 stopni, dokładnie ten sam turystyczny obrazek można spotkać i we Władysławowie, i na przykład w Playa de las Americas na Teneryfie. Czyli generyczna, turystyczna Mekka, do której ciągną ci, którzy chcą wypuścić bąbelki na plażę, żeby pobawiły się wśród dmuchańców, a sami chcą zasiąść w beach barze pod strzechą i zjeść coś z turystycznego menu, jakąś potrawę, która jest opatrzona zdjęciem i zdecydowanie zbyt wysoką ceną. Więc jeśli to jest to wiaderko, które pasuje do waszego piasku, jeśli to jest ten kluczyk, który pasuje do waszej dziurki, spoko, możecie tu do Sarandy na południe Albanii śmiało wbijać. Natomiast ci, którzy szukają prawdziwej przygody, czegoś wyjątkowego, unikalnego, trochę dzikiego, a na pewno trochę bardziej prawdziwego, niechaj zostaną na północy. I tam Albania pokazuje moim zdaniem swoje najpiękniejsze oblicze. To mówiłem ja, człowiek o pięknym obliczu, które niepotrzebnie chowam w kasku. Kawa smakuje dokładnie tak samo jak wszędzie indziej. Zwyczailiśmy, że chyba jednak będzie padał deszcz, tak przynajmniej wygląda horyzont, więc stwierdziliśmy, że nie ma co ryzykować, trzeba się przebrać w suche ciuszki, w sensie w przeciwdeszczowy skafander i proszę bardzo, ledwo wjechaliśmy pod dach, zaczęło lać. Wybierając się na wyprawę motocyklową, nie zapomnijcie o tym, bez tego życie na motocyklu, zwłaszcza w taką pogodę, jest nie do zniesienia. Po prostu wsuwam nóżkę w skafanderek, opla, opla. Opla, opla, bardzo łatwo, opla, no wchodź, i za chwilę będę gotowy. Znów te zapierające dech krajobrazy, dla których warto opuścić turystyczne albańskie resorty i chociaż trochę pojeździć po okolicy. A w dodatku, nikt tutaj nie zamierza palić tęczy. And a beautiful disguise
Dzisiejszy dzień kończymy dojazdem do Dziokastry, wspinając się po wąskich, kamiennych uliczkach zroszonych deszczem po to, by w następnym odcinku bliżej przyjrzeć się temu absolutnie wyjątkowemu miejscu. Feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it.